Ja mam bardzo nieskromne marzenie, bo to nie życzenie, ale marzenie. Ja bym chciała, żeby życie trwało bardzo długo, w moim pojęciu, prawda? A więc niech to będzie do końca świata i jeden dzień dłużej. No ale oczywiście to jest złudne marzenie. Wiem, że kiedyś trzeba będzie odejść i teraz poważnie mówiąc, bardzo się solidnie do tego przygotowuję, bo to nie jest proste. Zgodzić się na to, że pewnego dnia przestanie się być. Tęsknię za śpiewaniem, oczywiście, że tęsknię, ale to, co ofiarowuje mi teraz świat młodości moich młodych kolegów, jest bardzo intrygujące. Nie zawsze się z tym zgadzam, nie zawsze umiałabym temu sprostać, ale chętnie chodzę na koncerty, doświadczam ich emocji, biorę w tym sensie udział w ich życiu zawodowym, a więc w dalszym ciągu w moim życiu zawodowym. Bardzo mnie to intryguje, co śpiewają, jak śpiewają, jakie mają poczucie, właśnie jak powiedziałam, innej estetyki, innej emocji, innego ducha.